Trwa prekampania przed wyborami parlamentarnymi 2023. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że będzie bronić górnictwa. Młoda Lewica stawia na transformację energetyczną. Platforma Obywatelska chce decentralizacji państwa i wzmocnienia samorządów. PSL mówi o dobrowolnym ZUS-ie, a Konfederacja o uproszczeniu podatków. Dziś przedstawili pierwszą trójkę na swoich listach w okręgu katowickim. Kampania wciąż nieoficjalnie rozpoczęła się na dobre, choć nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy będą wybory. Fatima Orlińska. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku, mówią jednogłośnie politycy wszystkich ugrupowań. Podkreślają, że zbliżająca się kampania będzie trudna, a walka zacięta, bo jest o co walczyć. Dlatego przygotowania do kampanii trwają od wielu miesięcy, a jako pierwsza w przedwyborczej batalii swoich kandydatów list wyborczych ogłosiła Śląska Konfederacja. Jestem absolutnym przeciwnikiem kumoterstwa, nepotyzmu, zatrudniania swoich w spółkach Skarbu Państwa. To jest coś, z czym idziemy, natomiast to nie tylko młodzi, to również starsi, bo przecież ja też mam rodziców, którzy schorowani wciąż liczą na zacną emeryturę. Im się nie udaje tych zacnych emerytury mimo ciężkich lat pracy uzyskać. I to jest też tak, że my mamy pewne marzenia i pewien program związany z tym, żeby tym ludziom po prostu zwyczajnie ulżyć. Konfederacja deklaruje także ulgi dla przedsiębiorców, dla których rozwiązaniem mają być przede wszystkim uproszczone podatki. W tym postulacie partia widzi swoje duże szanse na poparcie, jednocześnie deklarując, że nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Obecnie rządząca partia nad swoimi listami wyborczymi wciąż pracuje, jednak zaskoczeń nie będzie. No wydaje się, że u nas w Katowicach liderem pozostanie premier Morawiecki, więc jakby tutaj, przynajmniej z mojej wiedzy, nic się nie ma zmienić. U nas już jest takie przeświadczenie, że nie chodzi tutaj o taką walkę indywidualną, chodzi o to, abyśmy jako Zjednoczona Prawica rzeczywiście wygrali wybory. Po zwycięstwo idzie również Nowa Lewica, przedstawiciele której przekonani są, że przygotowywane listy wyborcze będą mocne. I choć nazwiska dziś jeszcze nie padają, to wiadomo, że liderami ugrupowania będą czołowi politycy. Jesteśmy w Sosnowcu i tutaj mamy dwójkę posłów z tego okręgu. Zaryzykuję stwierdzenie, że pobijemy się o trzeci mandat. Ja uważam, że wyborcy są coraz bardziej świadomi i zdecydowanie te nazwiska odgrywają rolę, co pokazały chociażby poprzednie wybory w tym okręgu, bo te głosy jednak trafiają nie tylko na listy wyborcze danych partii, ale przede wszystkim idą za człowiekiem. Powiedzieć, że w kilku formacjach, jak dobrze pamiętam, nie tylko naszej, osoby z niższych miejsc potrafiły nawet przeskoczyć liderów. W blokach startowych stoją liderzy Koalicji Obywatelskiej. Z ogłoszeniem wszystkich nazwisk przedstawiciele partii czekają do oficjalnego podania daty wyborów parlamentarnych, a o swoje miejsca w Sejmie ubiegać się będą m.in. radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Mamy na Śląsku rozpoznawalnych liderów, takich jak Borys Budka czy Izabela Leszczyna. Będzie również szef regionu jednym z liderów listy. Mamy wielu liderów. Nie mamy pojedynczych posłów z naszych okręgów, ale jesteśmy bardzo silną reprezentacją śląską w parlamencie. Przedstawicieli Sejmiku Śląskiego wyborcy zobaczą również na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To w ostatnich dniach cieszyło się 12-procentowym poparciem, a partia liczy na większe, wystawiając do wyborów kandydatów najbardziej rozpoznawalnych w obrębie samorządów. Na pewno będzie startował pan marszałek Grzegorz Boski w wyborach do Sejmu, na pewno będę startował ja. Natomiast wczoraj też kilka nazwisk omawialiśmy z obecnym w Częstowie prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ponieważ w wielu kwestiach to będą decyzje liderów krajowych. Mówię tutaj o współpracy z naszym koalicjantem. Jutro mamy posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Śląskiego, gdzie z poszczególnych okręgów te nazwiska się zaczną pojawiać. Jeżeli wybory odbędą się, jak wielu zakłada, 15 października, komitety wyborcze muszą zarejestrować się w ostatnim tygodniu sierpnia ostatecznie. Termin zgłaszania kandydatów minie z początkiem września.